Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym moim filmie. Mam na imię Alicja, jestem korepetytorem online z przymiotów ekonomicznych i chciałam Wam dzisiaj pokazać coś takiego jak zmiana wartości. Chodzi o to, że w przypadku, gdy mamy do obliczenia nową, zmienioną wartość jakiegoś udziału procentowego, na przykład stopy procentowej jako kosztu pieniądza, to trzeba zastanowić się, jak to policzyć i zwracać uwagę na szczegóły w zadaniu, bo może nastąpić zmiana przykładowej stopy procentowej, tu akurat wzięłam przykład równej 4, może być zmiana o 2%, może tak być zapisane w treści zadania, może być też zmiana o 2 punkty procentowe, może być też zmiana o ileś tam punktów bazowych. Wszystko robi różnicę. Jeżeli jest wzrost, ewentualnie spadek o 2%, to musimy uwzględnić, że nowa stopa procentowa, która nas interesuje, to jest ta poprzednia, oczywiście zapisana najlepiej w ułamku dziesiętnym, 1 minus, i mamy tutaj wzrost, czyli o 0,02. Oznacza to tyle, że 0,04 mnożymy razy 0,2 i to jest jakby, że o 2% tej stopy procentowej, czyli o niewielki fragment, który na kalkulatorze bardzo łatwo jest wyliczyć. 0,04 razy 1,02 i ten wynik to jest wynik wzrostu stopy procentowej o jej wartość 2%. Czyli że ona miała wzrosnąć tylko o 2%, czyli faktycznie to jest tylko o tą niewielką liczbę, którą mamy tutaj sobie po przecinku, czyli o, jeżeli się nie mylę, niesetne dziesięciotysięczne, 8 dziesięciotysięcznych. Gdy teraz byśmy, właśnie, a zróbmy tak, gdyby to był wariant ze spadkiem, tak? Ja napiszę, że to jest spadek o 2%. Wtedy, w tym momencie, jeżeli mamy spadek o 2%, to 1 minus 2% robimy, a więc mnożymy razy 0,98 i przywołując z powrotem kalkulator 0,04 razy 0,98, ten wynik, który otrzymamy, jest to stopa procentowa obniżona o 2% jej wartości. Tutaj to rozróżniajmy. Gdy teraz wiemy, że stopa procentowa miała wzrosnąć o 2%, oznacza to tyle, że do wcześniej wyliczonej stopy procentowej dodajemy dosłownie 2%. Więc stopą ostateczną jest 6%. Gdybyśmy, czyli inaczej, o wzrost o 2 punkty procentowe oznacza tyle, że do wyniku 4% ja dodaję 2%, a więc po zamianie jest to łącznie 6%. Gdyby teraz był spadek o 2 punkty procentowe, wówczas powiemy, że to jest to samo co tu, ale niestety, czy tam powiedzmy po prostu z minusem, czyli od dokładnie 4 odejmuje dokładnie 2% i wynikiem jest wiadomo 2%. Teraz zostaje nam taki jeden element jak wzrost lub spadek o ileś tam punktów bazowych, przepraszam. Jeżeli teraz przyjmiemy, że punkt bazowy to jest 1/100 punktu procentowego, to w tym momencie jest to zasada podobna jak z punktami procentowymi, ale w przypadku punktów bazowych, jeżeli mamy wzrost o 20 punktów procentowych, dobra, wracajmy, o 20 punktów bazowych, to musimy wiedzieć, że dodajemy do tego 20 i to jest 1/100 procentu, a więc to jest z powrotem 4% plus 0,20%, czyli po przedstawieniu tych liczb możemy sobie sprawnie powiedzieć, że to jest inaczej 0,2%, a więc ja bym mogła powiedzieć, że to jest 0,2%.
Procent. Czyli jak do 4% dodamy 0,2, mam 4,2%, czyli w zapisie ułamka dziesiętnego mamy 4,2%. Jeżeli teraz kończę to omawianie tego filmu, na pewno musicie zapamiętać, że punkt bazowy to jest 1/100 zwykłego normalnego procentu, a punkt procentowy to 1/100 wartości jakiejś tam cechy. Tak? Więc jak najbardziej trzeba to sobie powtórzyć, omówić jeszcze raz. A ja Was zapraszam do komentowania moich filmów, subskrypcji kanału, udostępniania tych filmów znajomych i zapraszam do korzystania z całej tej udostępnionej wiedzy. Każdy film jest w jakiejś określonej playliście tematycznie. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę powodzenia w nauce.